Siema, Bakteria Piknik TV. Zapraszam na Relacje Plus. Mam nadzieję, że wybraliśmy dla Was najciekawsze spotkania z niższych lig. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie między innymi efektowna oprawa z cylonowców, Olimpia z Legią w Radomiu, Młodzi Gieksiarze ultrasują, zapraszam na piknik. W Świnoujściu zjawiło się 140 osób z tych. Wieszają 4 flagi i prowadzą doping przez całe spotkanie. Czterdziestu dziewięciu kibiców z Chojnic dociera do Legnicy w około 20 minucie meczu. Wspiera ich 23 fanów Moto Jelcz. W Młynie Miedzianki stawiło się około 300 głów. Na płocie wywieszają 4 flagi. Dopingują swoją drużynę przez cały mecz. W Legnicy tego dnia obecnych było około 2000 widzów. W Nowym Sączu pojawia się 141 osób. Dwie osoby zostają pod sektorem. Stomilowców wspiera Hutnik, Petrochemia oraz Polonia Bydgoszcz. Na płotach wywieszają 11 flag. Sandecja w Młynie tego dnia w około 350 głów. Łącznie na stadionie około 2,5 tysiąca widzów. Brak kibiców gości w Katowicach. Gieksiarze prowadzą tego dnia solidny doping na blaszoku. Wywieszają sporo flag. Świetnie funkcjonuje sektor dla najmłodszych. Młodzi kibice przygotowali tego dnia oprawę składającą się z sektorówki w barwach oraz transu na kijach. Małolaci to wariaci. Gieksę tego dnia dopingowało ponad 3000 fanów. Bełchatowianie do Płocka wybrali się w około 235 osób z 7 flagami oraz transparentem dla kumpli za krat. Po przerwie rozwieszają malowany transparent Gieksa Bełchatów, do którego machają flagami na kijach. Miejscowi w około 300 głów w swoim młynie wywieszają kilka flag. Łącznie w Płocku zjawiło się 2,5 tysiąca widzów. Kibice Rakowa do Stargardu Szczecińskiego wybrali się w 77 głów transportem kołowym. Na sektor wchodzi 71 osób, a reszta z różnych powodów zostaje pod sektorem. Wieszają jedną flagę, kilka razy zaznaczają swoją obecność. Gospodarze zjawili się w swoim młynie w około 30-osobowej grupie. Wywiesili 3 flagi, rzucali serpentynami oraz machali flagami na kijach. Łącznie na stadionie około 500 widzów. W Poznaniu melduje się 48 kibiców Ostrowi. Podróżują autokarem oraz busem. Na sektorze wieszają 2 flagi. Dopingują raczej sporadycznie. Gospodarze wspomagani Obrą Kościan zaprezentowali 2 oprawy. W pierwszej połowie pokazali czarną sektorówkę To coś więcej niż warta oraz transparent na płocie To nasze życie i pasja. Po przerwie urządzili flagowisko.
W Radomiu melduje się 259 fanów gości. 104 osoby to kibice Olimpii, 2 osoby z Zagłębia, reszta to legioniści. Dwóch zakazowiczów spędza mecz pod stadionem. Na płocie wieszają 4 flagi. Po meczu smutni oraz zakompleksieni panowie przetrzymują Olimpię 1,5 godziny w klatce, wlepiając mandaty za brzydkie słowa oraz rzucanie kipów. Kibice Radomiaka dopingują cały mecz. W młynie zasiadło około 500 warchołów. Prezentują oprawę składającą się z transparentu na płocie śmierć wrogom Radomiaka, sektorówki, małych transów na kijach oraz świec dymnych. Łącznie na stadionie zasiadło 1500 widzów. Około 180 kibiców gości zawitało do Limanowej. Wspierani byli przez Czarnych Jasło oraz 70-osobową ekipę Sandecji. Cała grupa na ten wyjazd udała się autami. Mecz oglądają za free stojąc obok klatki. Gospodarze uformowali kilkudziesięcioosobowy młyn i wywiesili 2 flagi. Łącznie na trybunach zasiadło około 600 widzów. Goście z Żar w klatce zameldowali się w 61 osób, w tym 7-osobowa delegacja Miedzi. Wieszają 3 flagi. Nie zabrakło też bluzgów z obu stron. Gospodarze w młynie ubrani byli w niebieskie płaszcze. Przygotowali bardzo efektowną oprawę, która składała się z 2 części. Pierwszym elementem oprawy była ogromna sektorówka w barwach oraz transparent na płocie z hasłem „Barwne życie czarnych charakterów”. Do tego odpalono świece dymne w różnych kolorach. Następnie sektorówka poszła w dół, a na jej miejscu pojawiły się 2 małe, herb Stylonu wraz z logiem H. Przestrzeń po bokach wypełniona była flagami na kijach w barwach, do których odpalono race. Na trybunach w Gorzowie Wielkopolskim zjawiło się 1500 widzów. Granat na tym wyjeździe melduje się w 55 osób. Pod sektor gości podjeżdżają w 40 minucie meczu. Wieszają 4 płótna oraz trans przypominający o śmierci kolegi. Z dopingiem ruszają od początku drugiej połowy. Frekwencja wśród gospodarzy była dość mizerna, mimo to udało się zebrać dość skromny młyn, który dopingował głównie przez drugą połowę spotkania. Na stadionie obecnych było kilku kibiców Dnipra. Łącznie w Nowej Hucie zjawiło się 700 widzów. Około 300 elanowców w młynie z 6 flagami. Dopingują przez cały mecz. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Zachęcam również do oglądania relacji z trybun Ekstraklasy. Jeśli według Was zabrakło jakiegoś meczu, dajcie o tym znać w komentarzu. Zapraszam ponownie już za tydzień. Oglądajcie Piknik TV.